jest pogoda po prostu mistrzostwo świata. No i dzisiaj z Andrzejem i z Emilią na włoskiej ziemi poszukiwania. Witam. Sprzęt gotowy. No i zobaczcie, tutaj mamy dojście na plażę. No i się już nie mogę doczekać. Bierzemy sprzęt i idziemy kosić euro. Excalibur 2, Equinox 800 i Rutus Alter 71. No z takimi sprzętami to sukces gwarantowany. Pogoda idealna. Ja mam tutaj sito Emilia, także idealnie. No i patrzcie, to po prostu mistrzostwo wszechświata. Czekamy na Andrzeja i idziemy działać. Dobra. Pierwszy sygnał, taki w miarę wysoki. Wykopane. I proszę bardzo, szanowni państwo, 20 eurocentów, jakie piękne jest! A we Włoszech ktoś się napił winka i oglądał telewizor. Ale klimat. Robimy chwilową przerwę i zmieniamy miejscówkę, kochani, bo no na tej plaży jedna monetka tak naprawdę, cóż, piachu naniosło bez rewelacji. Także zmieniamy miejsce i zobaczymy, co będzie na drugiej plaży. Zobaczcie, opuszczony basen, opuszczona dzielnica, cisza, spokój i tylko trzech detektorystów. Co tu będzie? Everybody loves the things you do. Tylko echo i stare skrzynki. Ktoś zrobił melinę. Co tu się działo? Kto tu był? Tego nikt nie wie. No słuchajcie, sygnałów nie ma za wiele, ale to jest bardzo wyraziste jak na korek po wódce, no zobaczymy. No oczywiście, cóż by innego. Ten poszukiwacz będą śpiewali, wolał wyprawy odewki. Patrzcie, tu jest mistrzyni. Srebrna bransoletka po sezonie. No po prostu mistrzostwo wszechświata. Super. Sygnałów nie ma za dużo, a tutaj proszę bardzo. Dziesiąteczka leży i czeka na mnie. Także co, moi drodzy? Dwie plaże za nami. Efekty już rewelacyjne. A mi trafiła tą bransoletkę i to jest już kurczę, dzień zrobiony. Jest bajka. A jeszcze jedziemy na kolejną. Także jeszcze dzień się nie skończył i może coś wpadnie. W Kyoji. W Kyoji. Także do zobaczenia na plaży. W Polsce dzisiaj spadł pierwszy śnieg. W Polsce, w sensie u mnie na działce. Sąsiad wysłał zdjęcie. Pozdro serdecznie, Robert. A my tutaj mamy taką pogodę wśród palm. To jest jedno wejście? Mhm. Ale czad. Ohoho, będziemy mieli do szukania. To super. Co? Zawrócicie? Jedź. Jeszcze dalej? Bani Lungomare. Kochani, tam Andrzej przed chwilą 50 eurocentów. A co ja znalazłem? Prawdopodobnie złoty kolczyk. Przy wejściu, kurde, także rewelacja. Muszę potem sprawdzić próby, bo ledwo widzę. Ale pięknie się świeci, może to jest ten dzień. No bajka! I widzicie, niestety są prześwity, więc jest to sreberko, ale i tak fajne. Wysoki sygnał i to będzie moneta, moi drodzy. Prawie na pewno. Prawie na pewno. Prawie na pewno kapsel. Wysoki sygnał, no i nie byłbym sam, jakbym na żywo nie popróbował go odkopać, bo to wiecie, nie ma to tamto. O, ale głębiej skubaniec. Opla. No, ciekawe co tu Excalibur z głębin wyczaił. Czyżby jakaś pucha?
Tak, oczywiście, że tak. A nie, to plastik był. O, tu jest. Kawałek puszki. No trudno. Ładny sygnał. Tutaj jestem na takim placu zabaw, można powiedzieć, przy jakichś knajpach, więc... I pusty jeden sygnał na środku, także to musi być coś ciekawego wykopane. Już tu poczułem kształt, krągłość i proszę bardzo, 20 wskakuje, mega. Pogoda wciąż jest idealna, zobaczcie ile spacerowiczów. Normalnie prawie nikogo nie ma na plaży, a dzisiaj naprawdę sporo osób. No i fajnie, wykrywacz, morze, plaża, coś pięknego. Chwila odpoczynku, wcinam hamburgera, którego zrobiła Emilia, przepyszny, dzięki Emi. Emi chodzi tam, Andrzej jeszcze przy wejściu, no i robimy taką przepiękną plażę. Był taki jakiś nietypowy sygnał i moi drodzy, jest to, czyżby? 2 euro, moje. Aż nie wierzę, kochani, zobaczcie, to na tą śrubkę zwróciłem uwagę, mówię, leży, może coś innego będzie leżeć, a obok 2 euro, elegancko. Kurde, 50 eurocentów i leżą tak, jak Oden znajdował na plaży. Adaś, jakbyś oglądał, to pozdro serdeczne, wiem już, jak się musiałeś czuć, jak znajdowałeś te obrazki, super uczucie, mega. A teraz, kochani, trafiłem peso. Peso, nie wiem ile, ale gruba moneta hiszpańska, super. 1 euro wskakuje, także już dzień zrobiony, mega. Kolejny sygnał i moi drodzy, 10 eurocentów. Emilia wraca z plaży, wszyscy czekają, a ja mam 10 eurocentów tutaj na przejściu. Andrzej już wraca, zobaczymy czy starczą, czy natarczy. I tu kurczę, zobaczcie, ktoś za długo zostawił rower. Podsumowanie, wziąłem dla siostry dwie muszelki, 6,42 w drobniakach i trochę podkładek takich śrub z niedzewki albo z kwasówki, zobaczę w domu. Ten przepiękny kolczyk srebrny, pozłacany, no i 10 peso, zobaczcie jaka fajna gruba moneta. Pyk. O, w ten sposób. Także wypadł dany, Andrzej trafił 4,5 euro, a Emili podsumowanie zaraz nagram. U Andrzeja tak to wygląda. Też te podkładki, prawdopodobnie z kwasówki, bardzo fajne. One się ujawiały, tak leżały po prostu na wierzchu, także super. Ponad 4,50 w drobniakach, także wyjk to naprawdę spoko. Emilia, śmieci, nakosiła bardzo dużo kluczyków tego, no. Equinox dał radę, nie? No i tu zobacz, 2, 3, 4, 70 tam z kawałkiem, czyli jeżeli chodzi o dominał, to ja wygrałem. I tutaj Emilia nawet dla mojej siostrzyczki pozbiera muszelki, także w imieniu siostry bardzo dziękuję. Pierścionek jakiś dziadowski i to jest fan dnia, który oficjalnie już tutaj odpalamy wagę i zobaczymy. Ja obstawiam, że waży no 22 gramy obstawiam. Kurde, pomyliłem się, ale i tak super. Super. Że kochani, ja jestem delikatnie podziwiony. I dziękuję bardzo. Tej pani Emilia, dzięki, było super, naprawdę mega. Super było, fajny wypadek. Ekstra. No i co, jeszcze z jednym panem tutaj idziemy podziękować. Z panem Tarnogrodzkim, jak to się mówi. Także Andrzej. O, tu. Z tym panem też byliśmy. Dzięki Andrzej za super poszukiwania. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli jesteś nowym widzem na moim kanale, bardzo cię proszę w tym momencie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz być ze wszystkimi filmami na bieżąco, kliknij w dzwoneczek. Jeżeli chcesz przyczynić się do rozwoju mojego kanału, kliknij wesprzyj. Wszystkim moim obecnym subskrybentom bardzo dziękuję za to, że doceniają moją pracę.